We wtorek 14 grudnia odbyła się konferencja prasowa, na której została podpisana umowa pomiędzy Eneą Nowa Energia a Akademią RKS Radomiak Radom. Współpraca zakłada wsparcie świątecznego turnieju piłkarskiego, który odbędzie się w najbliższy weekend w Radomskim Centrum Sportu, a także zakup nowych strojów dla zawodników i trenerów z Akademii Radomiaka. Gdy przychodziłem do klubu, już wtedy dzieliłem się taką impresją, że dla nas oczkiem w głowie, jeśli chodzi o klub, powinna być akademia. Z ewidentnych, prostych przyczyn, że właśnie wychowankowie własnej akademii to jest najlepsze rozwiązanie, jeśli chodzi o zasilanie pierwszego zespołu, bo po pierwsze jest to niezwykle pragmatyczne, bo po pierwsze jest to najtaniej, to pragmatyzm tutaj wychodzi, a przede wszystkim wizerunkowo. I szansą na to, żeby wyselekcjonować wychowanków jest właśnie akademia, która będzie prężna, duża i która będzie się rozrastać. Tak właśnie się dzieje. Dziś jesteśmy dumni z tego, że dzięki ciężkiej pracy ludzi, którzy zarządzają akademią, mamy już 639 dzieciaków. To naprawdę serce rośnie. A tym bardziej rośnie, że zyskujemy tak fajnych i możnych ludzi, którzy chcą ową akademię wspomagać. A więc Enea, Nowa Energia jest, uważam, jeśli chodzi o akademię, krokiem milowym w stronę jej rozwoju. Za chwilę będziemy naprawdę liczyć się nie tylko na Mazowszu, ale nasza akademia na mapie Polski będzie już zauważalna. Szanowni Państwo, ja nie ukrywam, że to ogromny zaszczyt dla nas, jako dla spółki Enea Nowa Energia, móc współpracować z klubem miasta Radomia, czyli z Radomiakiem, który już dzisiaj na piłkarskiej mapie Polski w zasadzie dla mnie osobiście to lider, a wierzę, że w tabeli, panie prezesie, to w zasadzie za chwilę ten lider, bo to miejsce uważam, że na razie to jest tylko gdzieś przyczółek, to, które jest obecnie. Ja zawsze byłem bardzo ostrożny, jeśli chodzi o pompowanie balonika, bo to nigdy to nie wiadomo jak. Nikt nie pompuje, tylko to jest kwestia takiego właściwego podejścia. Być może dla mnie jako radomianina to dość istotne, bo nie ukrywam, serce rośnie i ta kwestia powinna nas wszystkich napawać dumą. Tym bardziej napawa mnie dumą to, że jako spółka Enea Nowa Energia mogliśmy przystąpić do współpracy i odpowiedzieć pozytywnie na te nasze, w zasadzie już kilkumiesięczne rozmowy dotyczące tej współpracy. Enea Nowa Energia, więc wiadomo, że inwestycja w młodego piłkarza i właśnie na tym chcieliśmy się skupić, a ponieważ na dresach, na tych strojach takich od teraz będzie już nie tylko z przodu marka Enea wraz z logotypem Radomiaka, ale co mnie ogromnie cieszy, także nazwa naszego przedsiębiorstwa, także nic innego, tylko chciałem pogratulować i podziękować i przekazać ten symboliczny dres, tak żeby ta nazwa już na zawsze kojarzyła się także z Akademią Młodzieżową Radomiak. To ja serdecznie dziękuję i naprawdę powtórzę, serce rośnie, bo to o to w tym wszystkim chodzi, żeby tak to wszystko się odbywało. To jest trochę tak jak z tym, gdy chcemy wygrać los na loterii, to niestety trzeba ten kupon opłacić i wysłać. I to, co robimy, to jest właśnie forma właśnie tego kuponu. I mam nadzieję, że to nam zaprocentuje bardzo szybko. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Tak jak mówię, szanowni państwo, to jest też dla nas ogromna radość, że możemy uczestniczyć w projekcie, w szeroko rozumianym projekcie pod nazwą RKS Radomiak, że właśnie młodzi ludzie najbardziej skorzystają na tej naszej współpracy. Tym owocem tej naszej współpracy będzie także turniej piłkarski, który odbędzie się w najbliższą sobotę pod naszym patronatem. Także mam nadzieję, panie prezesie, że nie tylko w akademii, ale także w najbliższych miesiącach doświadczymy także być może takiego transferu, który za lata,
okaże się no, strzałem w dziesiątkę i wszyscy na tym skorzystamy. Już nie tylko o innych miastach, o innych szkółkach piłkarskich będą mówić kibice czy też działacze z Polski, ale także będą przede wszystkim mówić o talentach z Radomia. Pamiętam, jak rozmawialiśmy kilka lat temu, zaczynaliście Państwo małą liczbą uczestników, czy tych chcących brać udział w zajęciach w ramach Akademii. No dzisiaj to ta 639 osób to jest liczba tak, potężna. Było przecież. 240, teraz no mamy 639 i jest zdecydowanie tendencja wzrostowa. Także nic innego, tylko ta wraz z nową energią proszę się rozwijać i wszyscy będziemy pewnie z tego zadowoleni. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Również dziękujemy serdecznie. Dla nas, dla Akademii, dla osób, które zarządzają Akademią RKS Rodem jak Radom, jest to dla nas wielka przyjemność, że tak wielka marka do nas tutaj dołącza, a my jako Akademia, tak jak tutaj wspomnieliśmy, będzie pierwszy turniej, event, który będziemy robić w tą sobotę. To jest turniej dla najmłodszych dzieciaczków, rocznik 2015, Radomskie Centrum Sportu, Struga ulica Struga 63. Zaczynamy punkt 11, także nowa hala, fajna energia młodych chłopców i z tego miejsca chciałbym wszystkich Państwa zaprosić, bo naprawdę będzie fajny event i dzieci będą fajnie się, mam nadzieję, bawić. Także zapraszam serdecznie. Dziękuję.